Nowy iPad to kolejny krok ewolucji produktów firmy Apple, który ma wszystko, czego oczekiwali od niego konsumenci. Czy to wystarcza, by nazwać go najlepszym tabletem na rynku? Nowy iPad wykonany jest wzorowo. Konstrukcja urządzenia pozostała niezmieniona w stosunku do poprzednika, dzięki czemu miłośnicy ascetycznej klasyki będą zadowoleni. Sprzęt jest dobrze wyprofilowany, dzięki czemu wygodnie leży w dłoniach. Projektanci Apple zrezygnowali z tworzenia zupełnie nowej obudowy, dzięki czemu nowego iPada można nazwać klonem poprzednika. Wbrew powszechnym obawom, nie zrezygnowano z przycisku Home, który jest elementem charakterystycznym smartfonów i tabletów giganta z Cupertino. Tablet ma obły kształt. W porównaniu do poprzednika jest on jednak nieznacznie grubszy. Masa, w zależności od wersji, jest o około 50 gramów większa niż w iPadzie 2. To, co najważniejsze w nowym iPadzie, jest widoczne dopiero przy bliższym poznaniu. Dopiero po włączeniu gadżetu dostrzeżemy, że został on wyposażony w fenomenalny panel Retina wykonany w technologii IPS. Zapewnia on niespotykane do tej pory w tabletach nasycenie kolorów i kontrast. Ekran nadal ma przekątną 9,7 cala, ale teraz pracuje z natywną rozdzielczością 2048x1536 pikseli i jest w stanie wyświetlić nawet 3,1 miliona pikseli. Porównanie ekranu iPada 2 oraz nowego iPada nie pozostawia złudzeń. Nowy iPad prezentuje się znacznie lepiej. Wystarczy odpalić dowolną stronę internetową i spojrzeć na jakość zdjęć lub czcionki. Aż nie chce się wracać do starego iPada. Tablet jest wyposażony w czterordzeniowy procesor graficzny. Z zapowiedzi producentów wynika, że jednostka ta pod kątem wydajności ma spisywać się lepiej niż platforma Nvidia Tegra 3. Bez szczegółowych testów benchmarkami osądzić się tego nie da, zwłaszcza że nowy iPad zarządzany jest przez świetnie zoptymalizowany system iOS 5.1, więc całość działa jak w bajce. Podobnie jak u poprzednika oraz w iPhone 4S, w nowym iPadzie zabrakło wsparcia dla Adobe Flash Playera. Znacznie ulepszono w końcu kamery iSight. Posiadają one teraz stabilizację obrazu i mogą nagrywać filmy w rozdzielczości 1080 pikseli. Optyka jest praktycznie identyczna z tym, co w ostatniej wersji smartfona Apple, czyli robi lepsze zdjęcia niż iPad 2. Nowy iPad nadal jest dostępny w trzech wersjach pojemnościowych oraz białym lub czarnym kolorze obudowy. Tablet można kupić w naszym kraju już od 2099 zł, co patrząc na poczynania konkurencji jest naprawdę kuszącą ceną. Reasumując, nowy iPad bez dwóch zdań zasługuje na miano najlepszego tabletu na rynku. Warto wydać na niego swoje oszczędności, zwłaszcza że polska cena gadżetu nie została mocno wywindowana. Nowy iPad to w pewnym sensie restart serii i doskonały moment dla nowych konsumentów, by zacząć swoją przygodę ze światem tabletów.